Słuchajcie, tego na moim kanale jeszcze nie było. Dzisiaj, korzystając z gościnności mojej szwagierki Magdaleny, będziemy mogli spróbować zrobić challenge z azjatyckimi przysmakami. Dzisiaj możemy spróbować tak. Larwy jedwabnika, silkworm pupa, zobaczcie. A także znany w Azji przysmak zwany stuletnim jajkiem, zobaczcie. I jeszcze, że do ścisłości dodam, że to jest jajko kacze, nie kurze. Jego proces przygotowania jest dosyć skomplikowany, tam coś się gasi wapnem w jakimś rowie, ale nas to nie interesuje. Zobaczcie, stuletnie jajko jest już przygotowane. Spróbowałem to jajo. I generalnie nie nagrałem tego. I zbliża się burza, ale zrobię to jeszcze raz specjalnie dla was. Zobaczcie, stuletnie jajo. Mogę wam tylko powiedzieć, że cuchnie moczem, cuchnie fekaliami, albo jak, o, jak ktoś z was jeździł pociągiem kiedyś na wakacje i wchodził do toalety, to jest podobny zapach. A czy, no i podobny smak, jak, no, jeszcze z tym. Spróbujemy, jeszcze raz to jajo. Specjalnie dla was, bo zrobiłem epic fail, a nie spróbowałem go wtedy. Okej, 3, 2, 1. Stuletnie jajo, moczone w wapnie i sosem sojowym 100 dni i coś tam jeszcze robione z tym. Dobra, mieszka z tym, jedziemy. Stuletnie jajo. Nie chcę tego robić. Stuletnie jajko. Zrób to. Dlaczego tego nie nagrałem? Dobra. Jeszcze raz. Stuletnie jajko specjalnie dla was. Zobaczę. No się przyzwyczaiłeś. Ale jest dobre. Dobra. Było dobre. Stuletnie jajko już jest za nami. Dojdę do siebie, wracamy do larwy jedwabników. Dobrze mówię? Do larwy jedwabników. Zostańcie z nami.